sprzęt, lecz kłopoty z dostawą odczynników, ponieważ nie są regulowane płatności. Obecnie chętnie różne firmy przejmują szpitalne laboratoria. Dlaczego? Bo no, można na tym nieźle zarobić. Szanowna Rado, uważamy, że w chwili, gdy szpitale polskie stoją na granicy bankructwa, dawanie przyzwolenia na odrywanie od naszej placówki co najlepszych kąsków jest co najmniej nieodpowiedzialne. Wydzierżawiając za darmo laboratorium, oddajecie w obce ręce lukratywny rynek usług diagnostycznych, a kolejna prywatna firma, która się na tym wzbogaci, w przyszłości będzie dyktować ceny tych usług szpitalowi. Szanowni Państwo, zanim podejmiecie kolejne ważne decyzje dotyczące przyszłości naszego szpitala, pomyślcie też o nas, o tym, jaki los zgotujecie nam, pracownikom. Nie kierujcie się tylko i wyłącznie zyskiem, bo szpital to nie jest fabryka guzików, a każdy kolejny operator zewnętrzny będzie chciał jak najwięcej pieniędzy uzyskać dla siebie kosztem pracowników i zaniedbań inwestycyjnych. Zostaliśmy powołani, pozwólcie nam spokojnie pracować i zająć się tym, do czego zostaliśmy powołani, ratowaniem zdrowia i życia mieszkańców naszego powiatu. Pokażcie, że dobro tego szpitala leży Wam na sercu i że nie są to tylko puste słowa i niespełnione obietnice przedwyborcze. Dziękuję. Jeżeli można, wrócę odnośnie outsourcingu, bo to jest jak gdyby moja decyzja i rozmawialiśmy na ten temat. Właściwie odkąd przyszłam do szpitala, to była prawie pewnik, że będzie outsourcing sprzątania, outsourcing laboratorium. Jeżeli Państwo nie wiecie, to Wam powiem, że w 2000, bez emocji już zupełnie, w 2011 roku cena jednego oznaczenia była 2,1 zł. W tej chwili jest 4. Nie straciliśmy rynku, bo nie mieliśmy marketingu, tylko dlatego, że duże firmy jak Brus, laboratoria i Synego otoczyły nas. Jak spojrzycie Państwo na mapę, to Sztum został się taki ze swoim laboratorium. POZ-y zrezygnowały, bo idą, dostają ceny dumpingowe i dostają coraz mniejsze. Gdybyśmy mogli zwiększyć sprzedaż, to ja się z tym zgodzę. Ale do tej pory nie spełniamy wymogów, czyli nie posiadamy 4 diagnostów, którzy pełnią służbę 24 godziny na dobę. Bo powinni badania, które są robione po południu i w nocy, być autoryzowane przez specjalistę, diagnostę. A my tego nie mamy. Dotrudnienie kolejnych diagnostów stanowi podwyżkę kolejnych cen badań. Z analizy, którą żeśmy zrobili i zapytań ofertowych, przy tej ilości badań, które wykonaliśmy w 2013 roku, możemy zaoszczędzić 100 tysięcy. Mówię tylko o oszczędności w wykonywaniu badań. Co nam to daje? To daje to, że nasze oddziały będą wykonywały badania taniej niż do tej pory. Mało tego, outsourcer, czyli firma, która ma nam świadczyć te usługi, wykona remont laboratorium. Jest to powiązane z remontem trzeciego piętra i przeniesieniem pediatrii na trzecie piętro, gdzie zostanie wydzielone po pediatrii laboratorium, gdzie pacjent zewnętrzny nie będzie się mieszał z pacjentem szpitalnym, gdzie jest osobne wejście, gdzie będą standardy. My sprzęt, o czym pani zaraz to zapomniała powiedzieć, i każda inna firma, który mamy, jest dzierżawiony od firm farmaceutycznych. One nam dzierżawią i dostarczają odczynniki. I każda firma tak samo robi. To, czy my mamy teraz takiego Mercedesa, czy innego, to jest w ogóle, to się płaci, to nie jest za darmo, tak? To nie jest nasze. Zresztą notabene dzierżawa się kończy w lutym, więc jeszcze może być różnie. I mając na uwadze również płynność finansową, możliwość kredytowania się firmą outsourcingową, zapewnienie tych samych, bo pracownicy by przeszli na 23 prym, zapewnienie im takich samych warunków płacowo-socjalnych i terminowych wypłat, to ja nie uważam, żebyśmy pogorszali
sytuację tylko poprawiają. I póki jeszcze jest mi dane zarządzanie tym szpitalem, to wszystko, co będzie przynosiło mniejsze koszty funkcjonowania tego szpitala, będzie przedmiotem negocjacji. Starostwo nie miało co wyrażać zgody na dzierżawę, bo nikt się do starostwa jeszcze z takim pismem nie zwrócił, bo sytuacja jest taka, że jest procedura, a procedura mówi, że trzeba się zwrócić do związków zawodowych i ja to zrobiłam. Zwróciłam się do Państwa, żebyście wyrazili swoją opinię. Jeszcze nie dostałam odpowiedzi. Jak dostanę odpowiedź, to się będę zastanawiać, co mam zrobić dalej. I jeżeli dojdziemy do wniosku, że tylko na razie nam to nie wychodzi, żeby na przykład sprzątanie oddać w outsourcing, bo na razie mielibyśmy drożej, to też będę się zwracała do Państwa, zresztą już się zwróciłam i wtedy nie mieliście Państwo żadnych, że tak powiem, przeciwwskazań, bo uważam, że i to jest taki, to jest, proszę Państwa, od Henry'ego Forda outsourcing, że każdy powinien robić to, co umie najlepiej. W związku z tym, jeżeli są wielkie firmy diagnostyczne, to one mają tańsze odczynniki, mają teleradiologię, tele różne sposoby zarządzania i oni po prostu robią to lepiej i fachowo. A jeżeli się pomylą, to mają ubezpieczenie, z którego wypłacają odszkodowania pacjentom. A w naszej sytuacji jest tak, że u nas, jeżeli się ktoś pomyli w laboratorium, no to my będziemy musieli za to odpowiadać. I rozumiem, związki zawodowe, naprawdę, proszę mnie dobrze też zrozumieć. Znam wasze, rozmawiamy bardzo często, ale ja naprawdę skupiłabym się na tym, co możemy sami zrobić, na tym, w czym może nam starostwo czy miasto pomóc. I jak gdyby pójście dalej. Pierwszy raz słyszę o tym, że outsourcing laboratorium wzbudził u Państwa takie emocje. Nikt do mnie nie przyszedł, ze mną ten temat nie rozmawiał, a jeżeli żeśmy rozmawiali to od 2,5 roku, to też nie było to przedmiotem, że jest to coś nagannego. Dziękuję, panie dyrektor. Bardzo proszę. Ja bym bardzo prosiła o korzystanie z mikrofonu. Dzień dobry, Justyna Kamińska, przewodnicząca Związku Zawodowych Pielęgniarek i Położnych. Pani dyrektor, tak jak pani powiedziała, rzeczywiście pranie brudów powinno odbywać się w naszym takim gronie, nie tutaj. Ale myślę, że tak wiele tych sytuacji, które miała miejsce, doprowadziło do tego, że po prostu my byłyśmy no, prawie zmuszone do tego, żeby zwrócić się też do starostwa przede wszystkim. Tak jak pani mówi pięknie o zysku 100 tysięcy, które mamy, no jakoś tak się nie bardzo przekłada na działalność placówki, bo myślę, że modernizacja naszych różnych miejsc, placówki przede wszystkim, nie jest też tylko z naszego własnego kapitału. Tak jak pani powiedziała, ta płynność finansowa no, jest daleko od tego, jak powinna wyglądać, bo nie można uspokoić pracowników przez tyle miesięcy, jeżeli są takie braki, tak? Jeżeli nie ma płynności finansowej, nie ma wynagrodzeń na czas, gdzie naprawdę nasze wynagrodzenia po 20 latach pracy to jest z 1600-700 zł do ręki. No trudno, żeby wyżyć, zrobić święta i poczekać jeszcze, żeby był długi weekend Trzech Króli, jak to miało miejsce i no nie pierwszy raz tak się zdarzyło. Tak jak już było wspomniane, nie mówiąc o tym, że są puste konta, które były niezapłacone. Obecnie rzeczywiście PZU jest zapłacone z jednomiesięcznym opóźnieniem. Cała reszta, no pani dyrektor się stara. No ale z drugiej strony mówi pani o 8 milionach dofinansowania przez spółkę. Jeszcze mamy takie pytanie, czy to jest kwota tylko i wyłącznie na nasz szpital, czy na 4 szpitale, które ma spółka pod sobą tak naprawdę. I skoro my, no tak nam się wydaje, skoro my dobrze pracujemy i się rozwijamy, tak jak pani powiedziała, rzeczywiście widać to, czy dlaczego my jako zakład mamy ponosić konsekwencje źle podjętych decyzji, powiedzmy przez spółkę, więc może zróbmy, tak jak pani powiedziała, spotkanie z zarządem, które jest niezbędne. Myślę, że obecność naszych pracowników dzisiaj jest naprawdę dość wymownym elementem tutaj, tak?
Wydaje mi się też, że przez te wszystkie lata pracownicy byli na tyle spokojni, na tyle tolerancyjni, nie było jakichś wielkich takich zawirowań, ta cierpliwość pracowników jednak no, chyla im czoła tak naprawdę. No ale żeby pójść dalej, też muszą być te wynagrodzenia, przynajmniej na czas, przynajmniej jakieś zabezpieczenia socjalne, bo sama Pani wie, że od takiej jakości zależy też lepsza praca, nastroje pracowników i satysfakcja z tej pracy tak naprawdę, tak? To byłoby tyle, dziękuję. No i to jest właśnie wniosek, który powinien zapaść u nas, na naszym terenie. Mówię, ja rozumiem rozgoryczenie, bo trudno tego nie rozumieć. Ja na pewno przygotuję takie spotkanie. Nawet nie wiem, czy z zarządem, czy nie ze wspólnikami, bo, czy radą nadzorczą. Myślę, że to jest bardziej celowe. Sami Państwo doskonale wiecie, jak trudno było, że tak powiem, zarządzać jednostką, jeżeli się jest na zasadzie magazynu pozamiejscowego, tak? Czyli gdzie indziej wchodzą pieniądze dzień. Ale takie mamy warunki brzegowe. Ktoś taką kiedyś decyzję podjął. Jeżeli chodzi o rozwój, to proszę mi wierzyć, że to nie idzie z naszego kapitału, bo go nie było. I to, co powiedział profesor Buszman, że nie za, jak gdyby nie ma zgody na odejście od grupy, dlatego że no my też żeśmy generowali tą stratę. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, przez 2 miesiące była tutaj Pani Dyrektor Cudyk z Połczyna, która opowiadała, jak to Połczyn finansuje Sztum. Ja pojechałam potem do tego Połczyna i ja naprawdę chciałabym, żebyśmy poczekali, żeby starosta zabrał sobie ten Połczyn. Słowo honoru. Wiecie, ile będziemy mieli kasy w kieszeni? I jeżeli on to zrobi, to ja mu złożę duże gratulacje, bo nie obrażając nikogo, ale szpital w Połczynie to jest lazaret. To są drewniane stropy, to jest szpital dwuoddziałowy. To jest po prostu dramat. Ale powstał tam plan medyczny w połączeniu z DRAS-em. I jeżeli im się nie da szansy tego, to ja nie sądzę, czy przy staroście, czy bez, że tam cokolwiek powstanie. Jest dobry program akurat na Połczyn i na Drawsko i myślę, że to też może nie powinno być przedmiotem tutaj dzisiejszego spotkania, bo bardziej Państwa interesuje tu i teraz i słusznie, ale myślę, że zarząd nam się już, że tak powiem, znudził, tak? Bo Państwo mieliście też z nimi kontakt. Ja już też może jestem za dużo, więc myślę, że takie spojrzenie właścicielskie, z tych pieniędzy się to wszystko dzieje, może powinniście Państwo poznać. A przede wszystkim trzeba uprawić płynność finansową i o tym nie dyskutujemy. Dlatego, że żyjemy z tego szpitala wszyscy, świadczymy usługi i się leczymy, a gro pacjentów już w tej chwili przyjeżdża z Gdańska tutaj do nas na leczenie. I myślę, że to jest fajne. I żebyśmy gdzieś tam tego nie przeoczyli. Ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że rzeczywiście przyjeżdżają pacjenci z różnych miejsc, ale to miało miejsce też i lat wstecz, tak? Ale bardzo ważne jest też to, co powiedziała Pani Dyrektor. 4 miesiące nie mamy dzień, tak? Pacjenci uciekają albo wozimy ich na przykładne badania, więc to też nie jest taka ekonomia, o którą nam chodzi tak naprawdę, albo część badań, jakie miało miejsce nawet w Widzynie, że jedzie pacjent gdzieś z daleka, powiedzmy, czy nawet jakiejś wsi, gdzie nie ma środków, dojeżdża do Widzyna docelowo, ma mieć wykonane badanie i zostaje poinformowany, że to badanie nie będzie wykonane, ponieważ szpitale polskie nie płacą. Więc musimy mieć też świadomość, że musimy przyciągać tych pacjentów, bo niestety, jeżeli takie sytuacje będą miały miejsce, czy tak jak ta Cienia nam, która rzeczywiście no, swoimi prawami się teraz problemuje, bo trzeba to skończyć i musi być ten odbiór. Ale ryzyko jest ogromne, że jeżeli ci pacjenci zaczną uciekać, no to nie będzie z korzyścią do szpitala. To, o czym Pani mówi, miało miejsce akurat ze szpitalem w Malborku, gdzie się bardzo nieładnie kolega zachował. Natomiast ciemni już nie będzie, tak? Bo już będzie teleradiologia. Mamy aparat RTG ucyfrowiony.
Kłopoty z odbiorem, proszę mi wierzyć, wynikają również przez naszych pracowników. I też nie będę tu opowiadać, bo nie będę brała tych brudów. Konsekwencje wyciągnęłam i 7 jest odbiór. W związku z tym też nie jesteśmy, że tak powiem, bez winy. A ja się bardzo cieszę, bo przez te pół roku wożenia pacjentów w końcu zejdą nam koszty transportu. I to jest bardzo ważne. Także ja jestem wam wdzięczna za to, że tyle czasu mieliście cierpliwość. Szkoda tylko, że akurat teraz, kiedy się ma poprawić, to te emocje wybuchły. No ale jesteśmy ludźmi, mamy, po to jesteśmy, żeby rozmawiać ze sobą. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać sali głos? Widzę. Panie dyrektor, a mamy pytanie. Dzisiaj jest trzeci. Tak? I jeszcze nie ma pensji na koncie. Wychodzą, tak? A to kąt? Nie, nie, pani siedzą w księgowości jeszcze i pomału schodzą w poszczególne pozycje, tak? Także jutro powinno być to zaraz. Bo proszę też wierzyć, że to też, żebyśmy się dobrze zrozumieli. To, że oni nas dofinansują, to nie znaczy, że w jednym dniu, tak, z jednej kieszeni przerzucili do drugiej te 8 milionów. A i to, co nie odpowiedziałam pani jeszcze, 8 milionów jest na całą spółkę. Ale okej, w porządku. Ale to ma nam zagwarantować, że nie powtórzą się sytuacje z niepłaceniem. Nie wiem, kto z której kieszeni i w jakim terminie wyciąga te pieniądze. Nie sądzę, żeby profesor Duszman przesuwał szafę i zrywał podłogę. Natomiast jadę jutro do Katowic. Niestety teraz będę chyba częściej w Katowicach niż w Sztumie, oczywiście żartuję, ale jesteśmy teraz zapraszani na wszystkie rady nadzorcze. Jest nowy dyrektor w Drasku i w Kołczynie. Pierwsze wrażenie bardzo dobre. I po prostu w środę widzę się z radą nadzorczą i w czwartek zapraszam Państwa na spotkanie do mnie. No, będę na bieżąco, będę mogła Wam wszystko powiedzieć. Tylko jeszcze albo przed, albo po Radzie Miasta. Bo mamy zaproszenie, więc tutaj tak. Także umówmy się na czwartek, a na piątek. W piątek są odbiory, to nie bardzo bym chciała, bo muszę dopilnować odbioru tego rentgena. Czy jeszcze Państwo mamy jakieś dodatkowe pytanie do Pani Dyrektor? Nie widzę, nic Państwa się nie zgłasza. Czy koledzy i koleżanki radni? Bardzo proszę. Proszę Pani, czy to ma pytanie do... To zaraz będę pytać, jest również tak. Mam szybko. Bardzo proszę. Czy może Pan z tego strony powiedzieć, czy wpływy czynszu dzierżawnego są na czas? Co bym powiedzieć, nie są na czas. Jest zaległość 3 czynszy. Jest ustalony harmonogram spłat. Dzisiaj rozmawiałem z zarządem, to sobie z panem Tomaszem Górskim obiecał, że te pieniądze płyną do najpóźniej do środy za kolejny czynsz. Ale widzę, że Państwo macie problemy z płatnościami wynagrodzeń, także myślę, że jak poradzą się z naszymi zobowiązaniami, to powrócą do czynszu dzierżawy. Dziękuję. Pani Starosto? Czy koleżanki, koledzy radni? Bardzo proszę, Pan Stec. Szanowni Państwo, naprawdę większość pytań i problemów, które są poruszane, adresowane nie mogę być do kogoś z członków zarządu spółki. Szczerze, ja myślałem, że ten dzisiejszy spotkanie będzie też z zarządu. Tak naprawdę ta osoba powinna być adresatem większości tych słów, które zostały sformułowane w tym piśmie. Dla nas tutaj radnych, oprócz całej sytuacji, która Państwa tutaj skłoniła do przyjścia, związana z niezaległościami płacowymi, które są niewątpliwie dużym problemem, bo zawsze należy mieć świadomość, że brak czasowego
wpływu na konto, uruchamia pewne treści domina. Większość ludzi się na swoje zobowiązania i brak czasowego wpływu na konto powoduje różnego rodzaju problemy. No i to trudno się dziwić, że tak po ludzku podnoszone są te sprawy. Ale no, pytanie do zarządu o respektowanie umowy, która jest zawarta ze spółką. No bo rozumiem, że może się to zdarzyć raz, drugi. Na ile możemy mieć gwarancję, że sytuacje z nieterminowym wypłaceniem czynszu oraz z realizacją zapisów umowy to będą przestrzegane, ona została obwarowana określonymi sankcjami, są też określone zabezpieczenia. Oczywiście zarząd bacznie przygląda się sytuacji w szpitalu i te zobowiązania pojawiły się tylko w takiej ilości tych trzech czynszy pojawiły się dopiero na początku tego roku, ale też analizujemy sytuację. Wiemy, że pierwszeństwo, jak mają zobowiązania względem pracowników, więc zawsze mamy to spółki Szpitale Polskie, ale też chciałem powiedzieć, że my zgodnie z ustawą o finansach publicznych i z punktem zapisanym w umowie dzierżawy naliczamy szpitalom odsetki zanieterminowe spłacane czynsz. Także to możemy zrobić. Natomiast no, trzeba sobie jasno powiedzieć, to co pani dyrektor mówiła, mówiła o rozwoju tego szpitala. Przedstawiła sytuację, jaka się wytworzyła w ciągu ostatnich 3 lat. Zarząd sam wyraził zgodę na oddzierżawienie, znaczy tutaj też oczywiście była decyzja rady, ale to wbrew Narodowemu Funduszowi Zdrowia była decyzja o wyrażeniu zgody na oddzierżawienie dla HP. Dzisiaj widzimy, że to jest wiodący oddział, czy można powiedzieć, no tak, wiodący oddział na terenie tej części województwa pomorskiego. Jest zrobiona nie tylko podjazd, ale też wykonana jest profesjonalna nowa izba przyjęć. Jest oddział laryngologii. Trwają prace nad adaptacją tej naszej kuchni, którą przeznaczona zostanie na poradnie specjalistyczne. To, co powiedziała pani dyrektor, również ze swojej strony, znaczy czynimy wszelkie starania, co jest zgodne z prawem i co możemy pomóc. To z inicjatywy zarządu powiatu sztumskiego była informacja i prośba do zarządu spółki Szpitale Polskie, żeby wystąpiła z wnioskiem o możliwość wykupienia tego majątku ruchomego i ta prośba nasza była skierowana już w październiku. Dopiero dzisiaj, w styczniu, przyszło pismo, jak gdyby potwierdzające chęć przejęcia tego majątku. Także to, co pani dyrektor powiedziała, że to spółka Szpitale Polskie ma decydujący wpływ, jak funkcjonuje szpital w Sztumie. I my, co możemy, to czynimy. Pani wspomniała o tych drzewach, które są wycięte, już są wycięte pod przyszłe ludowisko. Zarząd powiatu i Rada Powiatu podjęła decyzję, uchwalając budżet, żeby przeznaczyć środki na wykonanie dokumentacji parkingu przy Orliku, który jednocześnie zabezpieczał potrzeby i szpitala, i pacjentów, i ludzi, czy osoby, które odwiedzają pacjentów w tym szpitalu. To, co jest możliwe, to nie jest tak napisane w tym piśmie, że my nie interesujemy się losami szpitala, czy losami pracowników. Także myślę, że jeżeli będą różne jeszcze takie inicjatywy ze strony spółki, to zarząd się do nich pochyli. Natomiast na pewno dajmy czas, o który prosiła pani dyrektor, te 3 miesiące. Jeżeli wspólnicy podjęli decyzję o dokapitalizowaniu spółki, czyli mają w tym jakiś cel. Dzisiaj my mamy gwarancje bankowe, ale też widzimy chęć współpracy ze zarządem, który pomimo trudności też przelewa ten czas. Także tyle. Dziękuję. Dziękuję. Pani starosto? Ja mam pytanko jeszcze tak do pana starosty. Panie starosto, wiemy, że odbyła się 31 sprawa w sądzie w sprawie Narodowego Funduszu Socjalnego. Nie wiemy, jaki będzie wyrok, prawdopodobnie ogłoszenie 14 lutego, tak? Tak. Czy są zagwarantowane ewentualnie środki w budżecie? Gdybyśmy sprawę, że ja powiedzmy wyrok. Wyrok, jaki będzie, tak jak pani zauważyła, będzie 14 lutego, czyli jest pewna dwa tygodnie. Ja chciałem przypomnieć, że spółka Szpitale Polskie w Katowicach pozwała SPZO z likwidacji. To jest strona, która uczestniczyła w tym postępowaniu sądowym. Tyle mogę powiedzieć.
tak, tylko to związki zawodowe wyszacuje, ponieważ Państwowa Inspekcja Pracy odpisała, że w naszym imieniu występuje pani dyrektor, nas pracowników to bardzo interesuje. Interesuje nas też jeszcze jedna sprawa. Prawdopodobnie zostało tam z Funduszu Socjalnego jeszcze zaledwie około 76 tysięcy. Co z tymi pieniążkami i kiedy je otrzymamy? Odpowiadam na pytanie do tych 76, tak, panie Danusiu? Te pieniądze zostały przelane na konto szpitali polskich. No właśnie. Było to jak gdyby zakończenie przed procesem rozliczeń kwoty ustalonej w 2010 roku. I dajcie mi te 3 miesiące na to, żeby wyprowadzić te wszystkie sprawy. Jeżeli wygramy, jeżeli wyrok będzie prawomocny 14 lutego i wygramy te pieniądze, których byście nigdy w życiu na oczy nie zobaczyli. I czy zobaczymy? No to w takim układzie chcecie Państwo sugerować, że ja łamię prawo. Bo jest to fundusz celowy i jest odzwierciedlony w księgach i patologia, która do tej pory była, musi się skończyć. W związku z tym Państwo w miarę możliwości, na tyle, na ile ustalałam z zarządem, fundusz socjalny był regulowany. Jest naliczany. Jeszcze macie 300 tysięcy funduszu, który nie został wydatkowany. I do tego dojdzie 596 tysięcy, jeżeli to wygramy. Wygraliśmy w pierwszej instancji, teraz zobaczymy, czy wygramy w drugiej instancji. I w związku z tym, no możemy mówić, że jest tak czy siak, ale ja cały czas mówię, my to nasze dziecko myjemy. Pani Przewodnicząca, proszę Państwa, uważam, że pismo związków zawodowych do spotkania jest wyrazem pewnego kryzysu zaufania. Kryzysu zaufania pracowników do pracodawcy i do niestety również Rady Powiatu. Podniesione tutaj sprawy są faktem, ale nie są zmyślone. I dobrze się stało, że te brudy jednak nie tyle są brane na zewnątrz, bo jesteśmy przecież jedną wielką rodziną powiatową, czyli wewnątrz, gdzie nadal znajdujemy. Z tymi problemami, że zostali zapoznani wszyscy radni. To jest w szczególnej sytuacji, bo na co dzień mam do czynienia z tym, co się dzieje w szpitalu. Uważam, że niedobrze jest, że guziczek z przelewami znajduje się w Katowicach. Faktycznie bardzo dużo pieniędzy inwestuje się w remonty i to widać. Natomiast potrzebujemy również, że będzie się inwestowało w sprzęt, bo inaczej, jeżeli ten sprzęt przestanie funkcjonować, to przestanie funkcjonować szpital i żadne umowy tego nie uratują. Jak również pracownicy, jeżeli nie będą otrzymywać wynagrodzeń, no to pewnie poszukają sobie innej pracy. I myślę, że tę świadomość powinniśmy mieć. Bardzo mnie ucieszyła tutaj wypowiedź pana starosty, że nie część dzierżawy jest naszym priorytetem, tylko funkcjonowanie tego szpitala. I być może dzisiaj krok należy do nowego zarządu, który się tworzy, żeby o tym czynszu porozmawiać. Bo no, pieniądze nie mają imienia i nazwiska, tak? Jeżeli wpływają na konto powiatu w tej wysokości, w jakiej wpływają, no to nie wpływają na konta pracowników, bo one się nie mnożą. I można szukać innego rozwiązania, które pozwoli na to, żeby te pieniądze dostały się w ręce tych, którym się należą za uczciwą, ciężką pracę. Natomiast no, powiat już prawie spłacił dług z PZOZ-u, likwidacji. I myślę, że trzeba by przychylniej spojrzeć na to, co się będzie działo w przyszłości z zapłatą tego czynszu. Być może, nie wiem, bo to już należy do prawników,
byłyby jakieś możliwości renegocjacji, żeby tak dużych obciążeń nie było na szpitalach polskich. A dzięki temu te pieniądze trafiałyby na zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania szpitala, do udzielania świadczeń i na zapłatę pensji pracowniczych. Pan